Zapraszamy do wysłuchania fragmentu książki Grzegorza Kazdepkę Detektyw Pozytywka. Zagadka czwarta, czyli kto zepsuł zegarek? Detektyw Pozytywka wspinał się właśnie na poddasze kamienicy, w której prowadził agencję detektywistyczną Różowe Okulary. Gdy nagle zza drzwi mieszkania na trzecim piętrze dobiegły go dziecięce krzyki, płacze, a potem usłyszał zgrzyt przekręcanego zamka. I naraz na klatkę schodową wybiegła zachlipana Zuzia. Za nią wyskoczył wyraźnie rozeźlony Dominik, brat Zuzi. Był od niej o 3 lata starszy. Chodził już do 2 klasy. Gdzie idziesz? Wrzasnął Dominik. Wracaj! Do detektywa Pozytywki, krzyknęła zapłakana Zuzia. I nie zwracając uwagi na uczepionego barierki detektywa Pozytywkę, pognała na górę. Detektyw Pozytywka chrząknął i spojrzał pytająco na Dominika. Chłopiec wydawał się zaskoczony jego widokiem. W pierwszym momencie, podobnie jak i Zuzia, zupełnie nie zwrócił uwagi na chudą postać człapiącą po schodach. Ale zdumienie szybko ustąpiło wyrazowi podziwu i radości. Dominik uśmiechnął się do detektywa Pozytywki szeroko. Ale pan ma nosa, powiedział z uznaniem. Właśnie o panu mówiliśmy. A tata mówi, że żaden z pana detektyw, tylko zwykły... Zamilkł zmieszany. Świrus, tak? Westchnął detektyw Pozytywka. Wiem, co mówią o mnie dorośli. Dominik nie potwierdził, ale i nie zaprzeczył. Stali przez chwilę w milczeniu, mierząc się wzrokiem. No to o co chodzi? Zapytał wreszcie detektyw Pozytywka. O pamiątkowy zegarek. Dominik spochmurniał gwałtownie. Ja i tata zbieramy różne stare przedmioty. I wczoraj dziadek podarował nam swój stary, kieszonkowy zegarek na dewizie. Dewizka to taki łańcuszek. Wiem, jak wygląda zegarek na dewizce, przerwał mu detektyw Pozytywka. Dominik zerknął na detektywa Pozytywkę z szacunkiem. Ten zegarek należał kiedyś do dziadka, mojego dziadka, wyjaśnił Dominik. Ale nadal działa, a raczej działał do wczoraj. Dzisiaj Zuzia pokazywała go swoim koleżaneczkom i zegarek przestał chodzić. Czyli musiały go jakoś zepsuć. Dominik aż zagryzł wargi ze złości. Detektyw Pozytywka podrapał się po głowie. Naprawdę nie wiedział, w jaki sposób mógł tu pomóc. Jego zdaniem zegarek należało zanieść do zegarmistrza, a nie do detektywa. Chodzi o to, że Zuzia nie przyznaje się do winy, krzyknął Dominik. Mówi, że nie pozwoliła swoim koleżankom nawet dotknąć zegarka. A tak naprawdę to pewnie boi się, że będzie musiała wyjąć pieniądze ze swojej skarbonki i zapłacić za naprawę. I chcesz, żebym udowodnił, zaczął detektyw Pozytywka, że Zuzia jest winna, dokończył Dominik. A Zuzia chce, ciągnął detektyw Pozytywka, żeby udowodnił pan jej niewinność, burknął Dominik. Detektyw Pozytywka spojrzał na niego w zamyśleniu. To naprawdę zaczyna być interesujące. A gdzie jest ten zegarek? Zapytał po chwili. U Zuzi, powiedział Dominik. Nie chciała mi go oddać. Detektyw Pozytywka westchnął, a potem ruszył na górę. Zuzia siedziała na schodach tuż przed drzwiami agencji detektywistycznej Różowe Okulary. Widok detektywa Pozytywki poderwał ją na nogi, lecz była zbyt zapłakana, by wykrztusić choć słowo. W milczeniu wyjęła z kieszeni zegarek i podała go detektywowi Pozytywce. No tak, mruknął detektyw Pozytywka, oglądając zegarek ze wszystkich stron. Co my tu mamy? Ja nic nie zrobiłam, pożaliła się Zuzia. To na pewno Dominik, a teraz chce zwalić na mnie. Detektyw Pozytywka przyłożył zegarek do ucha. Dominik jest niewinny, powiedział pół minuty później. Ty zresztą też, dodał z uśmiechem. To kto go zepsuł? Zapytała oszołomiona Zuzia. Tata?
A czy ja powiedziałem, że zegarek jest zepsuty? Detektyw Pozytywka roześmiał się. Jeżeli tak, to skłamałem, bo nie jest. Tyle tylko, że kiedyś zegarki różniły się trochę od tych, które nosimy dzisiaj, na baterie. Dziadek wam tego nie mówił? Detektyw Pozytywka miał rację. Zegarek był sprawny. Nie zepsuła go Zuzia, nie zepsuł go też Dominik, ani nie zepsuł go tata. Cóż więc się stało?